Witam, witam ponownie. Już mam praktycznie, jak już zwykle, przysłonię, bo się odbija. Mam końcówkę teraz. Już mam prawie gotowe. Oczywiście nie pokazuję całego filmiku, jak nakładam te cykiny, bo to byłoby troszeczkę bez sensu, bo zajmuje to dość długo, ponad pół godziny, żeby zrobić taką bombkę. W zależności, kto jak szybko robi. I teraz będzie ostatni. Czasami jak jest mniejszy właśnie styropian, to później te długie szpilki nie chcą za bardzo wyjść. Ale już mniej więcej tak jest. No i teraz oczywiście trzeba zakończyć, a więc bierzemy ponownie wstążeczkę wąską. I teraz będę ucinać. To już na oko 5 dłuższych paseczków. I bierzemy krótkie szpilki. I teraz składamy to na pół. Tu tak zginamy. I teraz to będzie tak, nie będzie to tak, tylko tak. I teraz mniej więcej na środek. Wbijamy szpilkę. I biorę następne. Teraz na środek. I kolejne. Jest bardzo wąziutka ta wstążka, więc tak łatwo to się nie robi. No i teraz ostatni paseczek. To taki, można powiedzieć, kokardki. I teraz ostatni element bombki. To teraz coś takiego. I teraz na środek najlepiej. Tutaj najlepiej dać teraz dwie szpilki, żeby lepiej się trzymało. Tutaj sobie poprawiam tą kokardkę i praktycznie gotowe jest. I do tego jeszcze można dać właśnie długą szpilkę z cykinem. I teraz będę próbować. O, super weszło. Tylko nie do końca. Tak trzeba utrafić, żeby to jakoś. O, już jest. I to fajnie wygląda, fajnie jest zakończone. I nasza bombka jest gotowa. Tu jeszcze mam z szerszej właśnie wstążeczki. To troszeczkę lepiej wygląda. Tutaj niestety ta wąska wstążka praktycznie jest zasunięta. Troszeczkę widać. Na tej szerszej już lepiej to wygląda, aczkolwiek też jest cały czerwony, no to tak trzeba się przypatrzeć. I to by było na tyle. W kolejnym odcinku.
pudding. W dzisiejszym były karczochy też będą, oczywiście cekiny ze wstążką, karczochy też będą, karczochy, takie coś. Pewnie dużo z Was robiło takie rzeczy, ja też od kilku lat robię takie coś i postanowiłam pokazywać, jak to robię, a więc w następnym filmiku cooling, później wspomniane karczochy, dzisiaj były cekiny.